Witajcie. Przyszedłem zbierać truskawki. Mam kilka zamówień. Osoby, które co sezon ode mnie biorą truskawki, się odezwały. No ale niestety truskawek w tym roku nie będzie. Zebrałem z tego całego areału oszałamiającą liczbę. Jedną łubiankę. 2 kilogramy. Tu powinno być z tego kawałka co najmniej 50 łubianek. Dziś, na dzień dzisiejszy. No, zobaczymy. Czekamy na deszcz. Słuchajcie, czekamy na deszcz i pokażę Wam, że tam już pada. Jest to gdzieś za Łomżą, gdzieś za rzeką, za Narwią. Tam deszcz na pewno pada. Już tutaj słychać burzę. Ja przyszedłem, pozostawiłem tutaj sprzęt do nagrywania. Mówię, przyjdę, wezmę, bo może nadejdzie burza, może będzie padać. No i tak, słuchajcie. Przepraszam za moje brudne ręce, ale oderwałem się od pielenia. Piele. Zobaczcie. To jest malino jeżyna. Już kilka mi tutaj widzę, że kolejna zaczyna dojrzewać. Kolejna. No, spróbuję, zjem. Może odwrócę kamerę. Spróbuję, zjem, bo jestem ciekawy, jak to smakuje. A zanim nie zacznie padać. No. Tak to wygląda. Smakuje jak malinka. No, że jest słodka, to nie muszę mówić. Bardzo słodka. Zresztą truskawki też, te, które zbieram, to są też bardzo słodkie. No, mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę będzie truskawek. Właśnie w tej chwili pielę taką późną odmianę. Mam, za chwilę może podejdę. Jeszcze w doniczkach mam truskawki do wysadzenia. Także no, jest nadzieja, że może troszeczkę później będą, jeszcze w późniejszym okresie. Te, które mam w doniczkach i mam posadzone tutaj ostatnio, co sadziłem z doniczek, te, które były w szklarni, to są całosezonowe. Zamówiłem sobie jeszcze 30 sezonek, czyli mam w sumie 40. Niedużo, prawda? Ale no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zadziwiające, że jakieś 3 tygodnie temu je zamawiałem. To była wersja frigo, czyli bez liści, z samym serduszkiem tylko. One były chyba nawet i mrożone. I właśnie od razu je włożyłem do wody i za chwilę wsadziłem do doniczek. Posadziłem je w doniczkach. No i za chwilę zaczęły puszczać listki. O dziwo, zaczęły puszczać listki. Mam nadzieję, że wiatr nie przeszkadza. Za chwilę się przeniosę gdzie indziej. Zaczęły puszczać listki. Zaczęły kwitnąć, mają już owoce, o dziwo. No dobra, słuchajcie, a propos owoców. Czego nie mam, to nie mam, czyli nie mam truskawek, ale borówka. Te, które sadziłem, tak się właśnie martwiłem, że stały mi w szklarni. Ona trochę pochylona, pewnie będę musiał ją przypalikować. Że stały w szklarni, że być może nie dojdzie do zapylenia. A jednak są owoce, jak na pierwszy rok po wysadzeniu. Myślę, że jest dobrze. Oczywiście to wszystko zarasta tutaj. Zasiałem trawę, ale pewnie ona jeszcze nie wschodzi. Chwastów jest multum. Także po deszczu będzie kosiarka. No i moja mięta, słuchajcie. Moja mięta. Cytrynowa i pieprzowa. Tutaj widzę, że jest miks. Czy ona wszędzie mi wychodziła? No ale z miętą to się nie omięta, to się nie boję, bo czytałem, że gdzieś był przypadek, że nawet dwuletnie już zasychane te kłącza popuszczały. Także o miętę to się nie martwię. Aczkolwiek no, chciałbym, żeby już była, bo chciałbym zrobić syrop z mięty. Przepieliłem troszeczkę malin. Maliny zarastały. Tak jak tutaj. Tu jeszcze będę musiał ze środków powyrywać. Tu zacząłem od tego rządku pielenie, ale gdy przyszedłem tutaj, stwierdziłem, że będę wyrywał wszystko. Wrzucam to tutaj na ziemię, tworzę taką ściółkę naturalną, żeby gleba nie wysychała. No widzę, że jeszcze trzeba będzie tutaj troszeczkę poprawić, przerwać. No zobaczymy. Może popada, słuchajcie, może popada. Także jeszcze tutaj zrobię poprawkę. Nie wszystkie maliny mi się przyjęły.
część zaczęła puszczać, wiosna była naprawdę dobra i to zaczyna wszystko usychać, ale nie tracę nadziei. Myślę, że jeszcze one odbiją. No i tak chciałbym zapytać, słuchajcie, takich troszeczkę bardziej obeznanych w świecie roślin, ogrodników, co to jest za roślina? Nie chodzi mi o tego owada, który tutaj z jakiegoś powodu jest, tylko co to jest za roślinka? Oj, tutaj widzę mróweczki, także myślę, że ta biedronka nie bez powodu tu się znalazła na samym wierzchołku tego drzewa, tej roślinki. Co to jest za roślina? Kto wie? No i mamy tutaj posadzoną paprykę. Niestety musiałem kupić. Właściwie to mama mi kupiła. Z tego co mówiła, to jest tu kilka odmian. Są i czerwone, są zielone, są żółte. Jest gdzieś, to brat sobie zafundował, jest gdzieś ostra, podejrzewam, że któraś z tych. Także prace postępują. Tu już jest po raz drugi podejście zrobione, wypielone. Tak jak mówiłem, układane są chwasty wzdłuż rzędów, tak żeby tu zrobić taką ściółkę. No i tutaj te najpóźniejsze truskaweczki też zacząłem już pielić. Jest chwastów sporo, to wszystko zarastało. Ale też jest taka sytuacja, tak jak tu. Ja to sadziłem na jesieni. Sadzonki, które pozyskiwałem, no nie miały wykształconych jeszcze korzeni, więc starałem się sadzić gęsto na wypadek, gdyby coś nie przeżyło. Z wiosny ruszyło, pięknie to ruszyło, ale z uwagi na to, tu jedną właśnie z tych sadzonek pozwoliłem sobie wyrwać, to nawet to ma już owoc zawiązany. No może jakiś robaczek ją też podjada, także nie wiem do końca, ale uważam, że tu winę ponosi za to susza, że wyciągnąłem sobie jedną tą sadzonkę, miała korzeń króciutki co prawda, ale nic go nie podgryzło, także tak to wygląda. Jeżeli tu jeszcze chodzi o truskawki, no zobaczcie tutaj wszystko, co prawda coś tu jeszcze żyje, może któraś z nich jeszcze no przyjmie się, tak puści, ale tak analizowałem sobie cały czas, bo mam koperek już mam wykształcony. Analizowałem sobie cały czas tą sytuację z suszą, z owocami truskawek, no i doszedłem do wniosku, że głównym winowajcą tutaj nawet i za te szkodniki, za te robaki, ślimaki i tak dalej, właśnie odpowiedzialna jest susza. No jeżeli wchodzi owad i od środka, w środku się chowa, siedzi tam, no to z jakiegoś powodu, tak, jest gorąco, jest sucho, i te owady się chowają. I zauważyłem, że właśnie tam, gdzie jest ta ściółka, gdzie są takie dobre warunki do tego, żeby się schowały, te schroniły owady, tam właśnie dużo jest tych zjedzonych truskawek. Także każdy kij ma dwa końce, coś za coś. Z jednej strony ściółkujemy, zabezpieczamy, a z drugiej strony dajemy schronienie tym wszystkim robatom, robaczkom, tym wszystkim szkodnikom, które w taki sposób się za tą naszą gościnę odwdzięczają. Ale jedna rzecz cieszy. Czereśnia. Prosto z krzaczka, z drzewa. Pyszności. Słodziutkie. Soczyste. Po prostu palce lizać. No i teraz przyszedłem do moich pomidorków, te, które pomagała mi sadzić Renia. Już są owoce. Jeden, kolejny. Tu już mama zrobiła dzisiaj rekonesans. Mówi, że już trzeba pędy obrywać. No w niektórych tak. Niektóre jeszcze nie potrzebują takiego zabiegu obrywania tych wilków, ale część już na pewno. No, jak widzę, niektóre już zaczynają się kłaść, więc trzeba będzie palikować. Część z tych pomidorków już zasiliłem gnojówką z pokrzyw, ale jakby popadało, bo jeszcze teraz przed deszczem, jeszcze bym po prostu przelał raz. No i taka jest różnica, słuchajcie. Te były zasilane, te dwa rzędy. Chyba ten też częściowo, a ta jeszcze nie. Te jeszcze nie, też są widocznie słabsze.
No i co prawda też później sadzone były, bo chyba te trzy rzędy żeśmy sadzili z Renią, Renia mi pomagała, a pozostałe już ja sam sadziłem. No, ale o, są różne te owoce, czyli odmiany, różne odmiany pomidorków. To wszystko większe, znaczy spora część pochodzi właśnie z odzysku, z kompostu, to co mi się w kompoście wysiało. Czyli ten cały miks, który miałem w ubiegłym roku, ciekawe czy będą czarne, te, które miałem czarne, ale mi się wydaje, że chyba zmarnował mi się wtedy w szklarni, kiedy została, tu jest duży, by została zamknięta ta szklarnia. Wydaje mi się, że chyba mi się zmarnował. No i mamy tutaj posadzony seler. Selera mam sporo do wysadzenia. Jak widzicie, już niektóre były duże, a taki malutki był sadzony. Duże były, znaczy duże już są. Także poszedł, dostał seler, dostał bakterii azotowych. Pryskałem bodajże dwa razy. Malutkie, takie maciubkie sadzoneczki były, gdy żeśmy pikowali z mamą. No i zobaczcie, jakieś moje zdziwienie. Przyszedłem zobaczyć tutaj do szklarni. Przed burzą zostały tu schowane ogóreczki. Co prawda kwitną, to są męskie kwiaty, ale kwitną. Kwitną już ogóreczki. No chyba tylko te dwa. Także trzeba je już, a tu mają zawiązki. Tu też już kwiatostany. Także trzeba szybciutko wysadzać. No i tutaj mam w paletce jeszcze do pikowania seler, ale chciałbym się podzielić z Wami takimi moimi spostrzeżeniami. Otóż ta paletka jest taka stożkowa, jest moim zdaniem najlepsza, co prawda sucho tu ten seler ma, najlepsza właśnie do pikowania selera, pokażę. Teraz pikownikiem robimy otworek, jest on też taki stożkowaty, wkładamy. Nie trzeba tutaj za specjalnie przycinać korzonków, one są już tak uformowane. Myślę, że to jest idealna paletka. Właśnie takich paletek będę musiał sobie teraz po sezonie zamówić, bo gdy się sezon zaczynał, właśnie kiepsko było tutaj z dostępnością takich paletek. Także teraz trzeba będzie sobie coś takiego zamówić. No i wracając jeszcze do tematu truskawek, powtarzająca odmiana Albion. Właśnie tak one wyglądają. Były wycięte tutaj liście, są samo, sam taki właśnie, o, pokażę, sam środeczek został i już ma truskawki. 3 tygodnie, słuchajcie, 3 tygodnie zajęło, żeby puściła liście, wyszła ze środka. Także myślę, że i jeszcze ze 2 razy nie w tym sezonie, jak nie 3, powtórzę. Także może dużo nie będzie, ale dla siebie będę miała. No i zaczyna coś padać. Mam nadzieję, że nie będzie duży, w sensie, że taki nawalny, ale że będzie długo padał, no i nasączy te pola, roślinki. Całe mnóstwo selera do wysadzenia, także czekamy, niech troszeczkę popada, ziemia się nawilży. No już są duże, słuchajcie. Ziemia się nawilży, nasączy. O, piękne, twarde, takie jędrne, sztywne. Także może się przyjmie, może coś z tego selera będzie. Witajcie dnia kolejnego z mojego ogrodu. No i chcę Wam pokazać, jak wygląda moje warzywo, które siałem zaraz po świętach Wielkiej Nocy, na początku kwietnia. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak się pyli, jak się kurzy. Niestety, warzywa nie ma i być może nie będzie. Podjęliśmy z mamą decyzję, że likwidujemy to, bo tu już nie ma szans, żeby wypielić. Zresztą nie było po co potrzeby pielenia, z tego powodu, że no zaczęło mi ładnie wychodzić to warzywko. Czyli tu był pasternak z lewej strony, pietruszka, marchewka. Byłem zadowolony, zaczął wychodzić, ale niestety zrobiło sucho.
ja nie miałem czasu, jeszcze były zasiewy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem czasu, żeby poradzić sobie z podlewaniem. Zresztą nie mam tutaj takiej możliwości, żeby podłączyć sobie wszystko i do linii kroplujących, więc muszę tu też poświęcać dużo czasu, żeby doglądać tego podlewania. Także warzywo się skończyło, wyschło mi wszystko. Zresztą widzicie, padało, prawda, a jest popiół. Dwie pozytywne rzeczy w tym całej sytuacji są takie, że nie mam pędraka. Tutaj był rozsiany granmet, ten grzyb z mikoryzą, grzyb owadobójczy, właściwie szkodnikowójczy. Także pędraczka nie mam. I nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że było sucho, że sobie gdzieś tam głębiej poszedł, czy jednak ten grzyb tutaj zadziałał. Trochę się obawiałem sytuacji takiej, że może susza go, tego grzyba, no, zniszczyła. Nie wiem, jak to po prostu w praktyce wygląda, odbywa się, na jakiej zasadzie to jeszcze funkcjonuje. Niemniej jednak pędraczka nie mam, aczkolwiek są miejsca, gdzie mi się po prostu pojawiały mrówki, ale to nie na tej części, tylko na tych ostatnich truskawkach, które przesadzałem właściwie, to tam mi się pojawiły mrówki. I nie wiem, czy po prostu to jest na tej zasadzie, że zasiedliły się i zanim grzyb zaczął działać, to jeszcze one były, czy po prostu nie działało to na nie. Nie wiem, tutaj trudno mi jest powiedzieć, ocenić. No i drugą taką, myślę, pozytywną rzeczą jest to, że no nie mam dużo peżu. Także tu najbardziej się obawiałem o peż. Są tylko te jednoroczne rośliny, jakaś komosa, bylica, świrzepa, jakieś tam jeszcze inne. No i dużo skrzypu polnego. Ale tego to się nie pozbędę w żaden sposób. Także to są takie dwa pozytywne aspekty tego całego zajścia. Jeszcze to tutaj sobie po naworze mączką bazotową przesypię. Trzeba będzie wyciągnąć to wszystko. Te chwaściki, chwaściory, to wszystko oczyścić. No i będziemy próbować siać od początku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Decyzja jest taka, że trochę, a po prostu dopilnować. Już się nie nastawiam, że cokolwiek, jakąś nadwyżkę sprzedam, po prostu, aby było dla mnie, żebym mógł sobie dla siebie mieć. No tutaj jeszcze jest cebulka do opielenia, już raz była pielona, jeszcze raz. Tam dalej też mam warzywo. Traktor stoi, właśnie jestem w trakcie likwidacji. Tam też była marchewka, pietruszka, pasternak i buraki pastewne. Niestety, wszystko to szlak trafi, można powiedzieć, za duże areał jak dla mnie. Więc decyzja taka, że likwiduję, prawdopodobnie tam sobie zasieję poplon, przygotuję odpowiednio, tak żeby w przyszłym sezonie właśnie na tamtą część przenieść się z ogrodem. Tutaj, gdzie mam w tej chwili warzywo, zostaną tylko truskawki, a to wszędzie będę zasiewał poplony. Także cały czas tutaj coś będzie robione, tak żeby jeden sezon pole mi odpoczęło od warzyw, żeby je zregenerować. Także cały czas będę uprawiał, no i przede wszystkim odchwaścić. Będę zasiewał, niszczył to, te poplony, likwidował i na nowo. Także muszę doprowadzić do dobrej kultury te moje pola. Niestety trzeba poświęcić trochę więcej czasu. No i niestety, ale jeszcze będę musiał zainwestować chyba w jakieś nawadnianie, jakąś studnię głębinową. No ale to wiatr przyszłości, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, lecę dalej. Niestety lecę dalej, trzeba działać dalej. Tak tylko króciutko chciałem nagrać sytuację u mnie, jaka jest u mnie na polu, w ogrodzie. Podejrzewam, że w większości przypadków jest podobnie. Zyskam dzięki temu jeszcze trochę tutaj takiego pola na wysadzenie selera, bo mam jeszcze seler do wysadzenia. Jest go sporo, mam jeszcze do wysadzenia ostatnie, ale jeszcze pomidorki, także pracy jest sporo.